spora część przejechanego dystansu była w trudnych warunkach temperaturowych. Grzało bardzo często na autostradach do 32 stopni, a temperatura oleju sięgała do 103 stopni Celsjusza, ale nigdy ich nie przekroczyła, pomimo ciągłej kilkugodzinnej nieprzerwanej jazdy w takich warunkach. Eksperyment z kategorii trudnych do przeprowadzenia, dużo zagadkowych wyników. Z jednej strony bardzo dobry wynik w teście lepkościowym. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Alfa Romeo Giulia, rok produkcji 2019, silnik 2.0 benzyna, 300 koni mechanicznych po modyfikacji, przebieg samochodu 49 tysięcy km. Inicjatorem tego eksperymentu jest Arek. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o nim, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Arek skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajdują się dwie próbki. Próbka numer 1 to olej nowy, kilka informacji znajduje się na etykiecie, reszta w dalszej części filmu. Próbka numer 2 to olej przepracowany, kilka informacji ponownie możecie wyłowić z etykiety, reszta w szczegółach za chwilę. Warto zaznaczyć, że jest to drugi etap badań dla tego samochodu. Wyniki z pierwszego etapu znajdują się w odcinku numer 80. Celem głównym odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Do samochodu zalany został olej Ravenol Fest w klasie lepkościowej 0W30, klasa jakościowa C2 według ACA. Aprobaty producentów wyświetlam w osobnym oknie. Do podkreślenia jest fakt, że nie były stosowane żadne dodatki do oleju, natomiast był zastosowany dodatek do paliwa Arch Oil 6900P. Nie do każdego tankowania, ale tak co drugie, może trzecie, bo nie robiłem tego regularnie, napisał Arek. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to 10 854 km, 80% eksploatacji to trasa, 20% miasto, dominują odcinki przekraczające 20 km, tak samo jak w poprzednim etapie. Olej eksploatowany przez 5 miesięcy, brak dolewek, brak płukanek. Tutaj jest różnica, ponieważ w pierwszym etapie niezbędna była dolewka w ilości 300 ml. Arek w ramach dodatkowych informacji napisał w ten sposób. Olej był w samochodzie od maja do października, w tym drugim etapie. Spora część przejechanego dystansu była w trudnych warunkach temperaturowych. Grzało bardzo często na autostradach do 32 stopni, a temperatura oleju sięgała do 103 stopni Celsjusza, ale nigdy ich nie przekroczyła, pomimo ciągłej kilkugodzinnej nieprzerwanej jazdy w takich warunkach z prędkościami powyżej autostradowymi. Autostrady są głównym środowiskiem dla Alfy. W okresie, gdy ten olej był w samochodzie, nie było awarii ani napraw. Jedyne, co uległo zmianie, to to, że interwał jest krótszy. Zamiast prób od 0 do 100 km na godzinę, które były robione na poprzednim oleju, teraz były próby Vmax. Kilka około 5, bo niemieckie autostrady to już nie to, co kiedyś. Test oczywiście wypadnie do końca pomyślnie. Ten olej to jeszcze stara specyfikacja SN. Będzie go łatwiej porównać z poprzednim również SN. Obecny olej, który mam teraz zalany, jest już w specyfikacji SPRC plus nowe specyfikacje ILZAK GF6A. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Zapraszam do wspólnego eksperymentowania oraz obserwowania, jak wyglądają poszczególne kroki pomiaru. Najpierw lepkość oleju świeżego, a następnie lepkość oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 46,6 mm kwadrat przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 9,4 mm kwadrat przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 192. Konfrontujemy wyniki z deklaracją producenta, obserwujemy zgodność wysoką, różnice nie przekraczają 2%.
Pora na olej przepracowany, przechodzimy przez analogiczne kroki jak w poprzednim etapie, zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 46,4 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 9 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 179, a to oznacza, że otrzymano diametralną poprawę w stosunku do poprzedniego etapu. Zmiany lepkości w przedziale akceptowalnym nie przekraczają 5%. Co ciekawe, w niższej temperaturze lepkość pozostaje praktycznie na niezmienionym poziomie, a w wyższej temperaturze odnotowano spadek lepkości o 5%, co automatycznie przełożyło się na spadek wskaźnika lepkości o 7%. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Wykonano go w oparciu o test MotorCheck Up oraz bibułę, której możliwości są cały czas sprawdzane. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz klika zdjęć po określonym upływie czasu. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Analiza plamy oleju w oparciu o test oleju MCU wykazuje dość mocne zanieczyszczenie oleju. Krąg wewnętrzny oceniam nisko, notą 6,7, czyli podobnie jak poprzednim razem strefę dyfuzyjną oceniam na 5,6, czyli mamy oznaki starzenia się oleju. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom. Generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, co pojawiło się w oleju w wyniku eksploatacji. W ramach przypomnienia z poprzedniego etapu otrzymano wtedy dość nietypowe wyniki, widmo mocno odstające od standardowego. Arek wspomniał wtedy o nieszczelnie osadzonej rurce od odmy i widocznym zapoceniu wokół króćca. Arek po zakupie tego samochodu zastosował dodatki do paliwa w celu wyczyszczenia wtryskiwaczy. Plus, jak wspomniałem wcześniej, w poprzednim etapie oraz obecnym do paliwa dodawany był środek Arch Oil. Próbka oleju przepracowanego z dzisiejszego odcinka jest zdecydowanie bardziej tożsama z widmem dla oleju świeżego. Można nałożyć 3 widma na siebie i wtedy różnice są dość mocno zauważalne. Analizując różnice i podobieństwa w stosunku do poprzedniego etapu, zwróciłbym uwagę na dużo niższy poziom degradacji modyfikatorów lepkości, 5-krotnie niższy, natomiast wciąż są to poziomy bardzo wysokie. Wysoki poziom nitrooksydacji, wyższy niż w poprzednim etapie, oksydacja na zdecydowanie niższym poziomie w obecnym etapie, baza olejowa zdegradowała w podobnym stopniu, w jednym miejscu na widmie widoczne dużo wyższe zanieczyszczenie oleju niż w poprzednim etapie. Tutaj jest to dość zagadkowa obserwacja, napisałem do Arka w tej sprawie. Odpisał w ten sposób: jedyne co przychodzi mi do głowy, to to, że butelki, do których wlewałem olej po umyciu i wysuszeniu, wydawały mi się nie dość czyste, i dodatkowo przepłukałem je benzyną ekstrakcyjną albo rozpuszczalnikiem nitro, już nie pamiętam dokładnie, ale potem wytarłem do sucha i zostawiłem butelki na noc. Druga ewentualność to warsztat, gdzie mogło nastąpić zabrudzenie próbki, ale to tylko przypuszczenie, bo nie było mnie przy tym. Kończąc analizę w podczerwieni, zaznaczam jeszcze raz, że widmo z poprzedniego etapu jest dość mocno zagadkowe. W ramach ciekawostek zaspoileruję Wam wyniki z podczerwieni dla odcinka kolejnego, gdzie również mam analizę próbek oleju z dwóch etapów. Zobaczcie, jak idealnie układa się widmo dla kolejnych etapów wraz z postępującą degradacją po przejechaniu kolejnych kilometrów. Podsumowując, eksperyment z kategorii trudnych do przeprowadzenia, dużo zagadkowych wyników, z jednej strony bardzo dobry wynik w teście lepkościowym, z drugiej strony mocne zmiany parametrów fizyko-chemicznych oleju widocznych w podczerwieni. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie. Jeśli materiał był dla Was interesujący, zostawcie ślad w komentarzu, łapkę w górę, koniecznie zobaczcie inne testy na kanale. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Do usłyszenia w następnym odcinku, cześć!